Łódzkie na plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin w towarzystwie marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera odwiedził inwestycje w regionie zrealizowane z wykorzystaniem pieniędzy unijnych i budżetu państwa. Jedną z takich inwestycji jest sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Wilczkowicach Górnych w powiecie łęczyckim. Wicepremier przywiózł też informację o przekazaniu ponad 200 tysięcy złotych dla szpitala wojewódzkiego w Zgierzu. Sam spółek Skarbu Państwa to jest kwota ponad 8 700 000 złotych do szpitali tutaj na terenie województwa łódzkiego, a ta pomoc w skali całego kraju była niezwykle znacząca, bo spółki Skarbu Państwa przekazały zarówno w formie finansowej, jak i w formie rzeczowej pomoc w kwocie ponad 170 milionów złotych. Trwa cykl spotkań pod hasłem Porozmawiajmy w Łódzkiem. W ciągu najbliższych miesięcy marszałek województwa Grzegorz Schreiber wraz z grupą ekspertów odwiedzi powiaty w naszym regionie. Przedstawi ofertę Urzędu Marszałkowskiego przygotowaną dla mieszkańców, samorządów i organizacji pozarządowych. Postawiliśmy sobie za cel to, abyśmy ten Urząd Marszałkowski, który gdzieś tam daleko w Łodzi funkcjonuje, przybliżyć do Was tutaj, do gmin i powiatów, być z Wami, rozmawiać z Wami, wsłuchiwać się w Wasze głosy. Za nami 20. sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego. Radni głosowali m.in. nad projektami uchwał dotyczącymi wyboru przedstawicieli Sejmiku do rad społecznych szpitali wojewódzkich. Stanisław Aniołkowski, zawodnik grupy CCC Development Team, wygrał 31. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Gala finałowa zawodów odbyła się w Pasażu Schillera w Łodzi. Przyjechały tutaj najmocniejsze zespoły z całego świata. Byli kolarze z Izraela, Niemiec, Holendrzy, Belgowie, no także naprawdę cały kolarski świat. To wielkie wydarzenie sportowe, które dobrze wpisuje się już od lat w tradycję naszego regionu, ale tegoroczna edycja ze względu na specyfikę roku również była wyjątkowa. Przed nami dożynki województwa łódzkiego w Uniejowie. Dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji. Wśród nich koncerty, zabawy i konkursy dla całych rodzin. Na scenie wystąpią Maciej Smoliński, siostry Szydłowskie, Marcin Maciejczak, Pektus i Maryla Rodowicz. Początek w niedzielę 20 września od godziny 12:00.